Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry oczywiście Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, zmieniłem ten wygląd Triss, już nie jest ten alternatywny, bo faktycznie wyglądała moim zdaniem paskudnie, chociaż nie wiem za bardzo jak wygląda teraz, dlatego że nie widzę. Natomiast my oczywiście w dzisiejszym odcinku dalej wykonujemy misję Stosy Nowigradu i musimy podążać za Triss, także zobaczymy co tutaj się zaraz stanie, bo zapewne, aha, będzie chyba cutscenka. Witaj, Smart. No, od razu lepiej wygląda. Składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze Straży Świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Czasem trzeba się... Nie, no ja go wyciągnę, spokojnie. Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napływać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskot. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. No dobra, klapa jest w podłodze. Gdzie jest ta klapa? Właśnie, pierw to standardowo sobie tutaj przeszukajmy. Bo widzę, że jest sporo fajnych fantów. Smart, przesuń się. Jesteś taki smart, że nie mogę przez ciebie przejść. Wow, zobaczcie ile rzeczy. Oczywiście zabieram wszystko jak najbardziej. Geralt, jeszcze nie teraz. Zrób to sam. Jakąś książeczkę dostaliśmy. Okej. Okay. W sumie zastanawiam się, chociaż nie, chyba nie będziemy mogli wyjść. Ale nawet nie będę kombinować, bo mam wrażenie, że może być ewentualny problem. Teraz tak, widzę, że tu jest w miarę jasno. Co? Utopce? Tutaj? No, skubane są mocne. Do widzenia. No i słuchajcie, mamy 13 poziom umiejętności. Bardzo fajnie. Ja sobie od razu dam punkt w ten mocniejszy atak. Szybki atak. Akcept. Chociaż w sumie moglibyśmy pójść w coś innego, ale... Wiecie co? Może na razie nie będę kombinować. Dobra, ja sobie na razie ten punkt zostawię. On nam na razie nie będzie jakoś tak mega, mega, hiper potrzebny. Ja sobie muszę sprawdzić ten taki fajny build, który tam bodajże chyba Zbychu mi podesłał. Żeby sobie, wiecie, ładnie, ładnie wszystko ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi. Tak, Triss, dobrze, zaraz przyjdziemy, poczekaj chwilę. Co to jest? Aha, dobra. To jest ta ukryta rzecz. I wiecie co? Ja sobie jednak wypiję tego kota. Zastanawia mnie bardzo jedna rzecz. Nie wiem dlaczego, ale nie wiem też, czy wy to będziecie wiedzieć. Natomiast ja mam dziwne wrażenie, że Wiedźmin mi się jakoś tak dziwnie przyciemnił sam. Nie za bardzo wiem też dlaczego. Gdzie ja mam kota? A, dobra, kota mamy tutaj przypiętego. Dlatego po masakrze w Lockmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na pieniądzach. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Norma. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną?
Dzięki, może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Naprawdę, Geralt? Dobra. Słuchajcie, musimy przeszukać dno. Zastanawiam się też teraz, czy będą tutaj ewentualnie gdzieś jakieś utopce, czy coś w tym stylu, więc przeszykuję... A! Nie mogę wybrać kuszy? Jak to tak? Chociaż nie, nie widzę tutaj potworów. Dobra, tu mamy jakieś dwie paczuszki. Więc to może być któraś z tych. Wyśmienity olej przeciwko istotom magicznym. No spoko, tylko że fajnie by było, gdybym ja miał podstawowe rzeczy, nie? Skórzany worek. Dobra, czyli mamy przedmiot fabularny. I wróćmy do Triss. Swoją drogą śmieszne jest to, że kot daje nam czarno-biały ekran. Nie przypominam sobie, żeby kot działał w ten sposób w jedynce. Chociaż dobra, nie porównujmy jedynki do trójki. Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Okej, okay, słuchajcie, wybaczcie, że ja tak nic nie mówiłem i stałem w miejscu, natomiast kot mi się chyba do drzwi dobijał i musiałem go uspokoić. Ej ty, do ciebie mówię, w butach ci nie chlupie? No nie wiem, czy mi chlupie, nie wydaje mi się. Dobra, Triss, czy ty będziesz biegła? Aha, ty nie biegniesz szybciej, no dobra. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadzam ci? Może ogarnimy w ten sposób. Triss, powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Triss? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nikt by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoni. Możecie zaczynać. Triss, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Zapłacisz z góry, zapłać połowę, ruszajmy do pracy? W sensie zapłać teraz połowę i połowę później. Wiecie co, ja mam wrażenie, że on może nas wykiwać w jakiś tam sposób. Spróbujmy może zapłać połowę. Jesteś kupcem, więc wiesz, na czym polega handel. Oczywiście. Dobra praca, dobra płaca. Połowa z góry, połowa po zakończeniu roboty. Stawiasz wysokie żądania. Jestem Wiedźminem i wiem, że ludzie co innego mówią przed, a co innego po wykonaniu zlecenia. W porządku. Macie tu pierwszą ratę. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. No dobra, czyli rozumiem, że w tym magazynie, tak? Dzień dobry. Nie wiem nawet, ile za bardzo dostaliśmy tych. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Newralgicznych miejsc. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Czekajcie, skądś szukaj wychodzą. Szczelin. Odchodów. Jest pierwsza. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. Szczurzych kup. Dobra, tutaj widzę kolejną szczelinę. To chyba odpowiednie miejsce. Tutaj nie coś podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też.
Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Tris, to jest kupiec. Ach, tu on żyje jest. Z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. No. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No i co? Już? Patrzcie, uciekają. Miałem z nią porozmawiać. Aha, dobra. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. No i co teraz? No, damy to pierwsze. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się łgać, ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi donikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No, trochę tych szczurów się tu zalęgło. No proszę, nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Triss. Moi przyjaciele. Haha, wiedziałem. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił na mnie pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Umówmy się, że twoich przyjaciół tu nie było. Zapłacisz drugą ratę i rozstaniemy się w pokoju. Nie ty będziesz mi stawiał warunki. Nie wtrącaj się. Chcemy tylko czarodziejki. Obawiam się, że będziecie nas musieli wziąć w pakiecie. Geralt! Twoja wola. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywy. No jesteście tego pewni? Mam ci krzywdę. Nie to Art. Nie gadaj, tylko walcz. Arduj. Dobra, pierwszy pokonany. Triss w ogóle jakimi fireballami, kurde, rzuca. Dobra, ziomeczek rozpołowiony na pół. Znajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Właśnie tak mi się wydawało, że coś tutaj nie halo. Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili. Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić.
Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onejromantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia, Triss. Do zobaczenia. Gdybym chciał cię odwiedzić... Mieszkam teraz na Okrawkach. Musisz iść pod górkę za targ rybny. Zapraszam. Do zobaczenia. No dobra, słuchajcie, ja totalnie nie wiem, kto to jest ta Orio Pejo coś tam. Tak na maksa nie wiem, kto to jest, aczkolwiek on coś tam mówił odnośnie śniączek. Nie wiem czasem, czy to nie jest coś a la wróżbitka jakaś. No nie wiem, sobie to myślę, że ogarniemy. Dobra, nie umarłem, ogarnąłem. A, tylko czekajcie, teraz tak, no trochę źle. Wejdźmy sobie tutaj. Tutaj w ogóle widzę, że jest jakiś ziomuś, który jest odpowiedzialny za miksturki. Ale mam dziwne wrażenie, że chyba nie będzie miał żadnych recek. Trudno. Dobra, idźmy w takim razie... Śniączkę. Kurczę. Nie wiem naprawdę, zaraz się na pewno dowiemy, kim ona jest. Gdzie jest wejście? Aha, okej. Okay. No, ktoś znalazłeś chyba był. Się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonkher. Z tych de Jonkher. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinne Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corinne jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Właśnie, zapytajmy może, dlaczego tu stoi. Interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corinne prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Ależ dziękuję, panie de Jonkher. Prawda jest taka, że już... Patrzcie. Ile fantów. Znowu tu jest cholernie ciemno i ja nic nie widzę. Nie za bardzo chce mi się odpalać kota. Wiecie co? Wezmę sobie pochodnie. Przynajmniej nam troszeczkę rozświetli, bo mam wrażenie, że wy też będziecie mieli niestety ciemno. Dobra, tutaj chyba wszystko ogarnęliśmy z tego pomieszczenia. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Myślę, jakieś dziwne... Wiecie, co dzieje. Odłóż to, błagam. Nie rozlewaj. Proszę. Jakieś tajne przejście. Zobaczmy. Najprawdopodobniej Ardem. Ło, Boże, ale miałem dziwne zwidy, nie? Myślałem, że... Dobra, słuchajcie, to było dziwne. Myślałem, że Geraltowa głowa to jakiś demon albo potwór. Buty zabójcy jakieś unikatowe. Więcej skarbów. W sumie chyba dobrze, że tutaj wleźliśmy.
I chyba to tyle. Tu już chyba nic więcej nie znajdziemy. Mogę to zbadać? Aha, dobra, bo to jest... Okej, dobra, to jest to. Ale już teraz już wchodzimy na górę. Swoją drogą zerknijmy sobie na te buty. Ech, no niestety, na razie tak na dobrą sprawę nie będzie nic lepszego od tego, co ja mam, ponieważ no mamy ten rynsztunek Gryfa. Natomiast fajnie by było, gdyby udało mi się znaleźć drugą część rynsztunku Gryfa, ulepszoną. Nie rób tego. Zostaw. Co za Samara z drinka. Obudź się, to tylko sen. Obudź się. To tak ciutko jak scena z Ducha. Jeśli wiecie, o co chodzi. Jeśli wiecie, o co mi chodzi, oczywiście. Poddasz. Lalka, poddasze. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. No jeszcze zanim, no to ja sobie tutaj oczywiście wszystko, jak to zwykle ja, muszę przejrzeć. To w ogóle mamy jedną stronę albo w drugą stronę. Ja sobie jeszcze zajrzę tutaj, co ewentualnie tutaj będzie. Aha, czyli tutaj też mamy, widzę, przejście na poddasze, więc zapewne tutaj też będzie drabina na poddasze. Albo i nie. Nie rozlewaj, proszę. O, tu jeszcze jest jakaś skrzyneczka. Ale widzę same jakieś kubki i inne pierdoły. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Nie, Geralt, podpal świeczkę. Tu mamy jeszcze ten większy kredens. Regał zostawia przejście do pokoju obok. Lalki. Po Layers of Fear nienawidzę lalek. No, powiem wam szczerze, że tutaj też jest sporo rzeczy. Dobra, mamy tą szmacianą lalkę, więc zapewne będziemy musieli do niej wrócić, ewentualnie nie, zaraz zobaczymy. Ja sobie tutaj standardowo wszystko ładnie pozbieram. Sporo mamy różnych rupieci, no ale to się nam przyda oczywiście do sprzedaży, bo tam ktoś z was mi pisał, że najlepiej wszystko, kurde, sprzedawać. I chyba macie rację ogólnie. Tu jest jakaś karteczka. Rysunek kołysanki. No dobra, obejrzyjmy w takim razie ten rysunek. No dobra, no i lalka. Czyli to jest jakaś kołyska. Jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. No Geralt, ja nie wiem, czy chcę wiedzieć. Gdzie jest ta kołyska? Tutaj? Nie przypominam sobie, żeby to była kołyska. A, jest, faktycznie. Dobra, użyj. Mam tylko nadzieję, że nie będę walczyć z jakimś upiorem w tym domku, bo będzie, kurczę, trochę lipa. Za mało miejsca na walkę. Sprawdź powód zatrzaśnięcia drzwi. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy. Może tam znajdę jakąś wskazówkę. Byłem w sumie w piwnicy. Ale widzę, że musimy troszeczkę bardziej chałupę przeszukać. Geralt, coś ty zrobił, powiedz mi. Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? No dobra, no jest piec. I co dalej? Zbadaj.
Łomatko! Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Dobra, słuchajcie, to jest chyba to bożątko podobne do Janka. Chyba Janek miał. Spróbujmy, wiecie, tak... Słuchaj, to co robisz wcale nie jest zabawne. Bo ty się nie znasz na żartach. Ludzie w ogóle są głupi. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć, tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Niech do Janka idzie. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Okej. Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić Śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Swoją drogą, ja bym chyba ją wolał... Nie, ona po sobie powinna do Janka skoczyć. Tam by mieli razem zabawę, no bo... Chociaż Janka chyba... Nie, on tam jest chyba nadal cały czas gdzieś. Albo i nie ma. W sumie nawet nie pamiętam już teraz, czy go zabiły te wiedźmy. Ale chyba nie. Wiedźmy go chyba raczej nie zabiły. No dobra. Obudźmy Corinne. O, sama wstała. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale niezabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Może jakieś handożonko? No dobra. Musimy się teraz z nią spotkać w tej karczmie, także musimy się tam teraz udać. Mam nadzieję tylko, że wszystko będzie do zrobienia w Nowigradzie, chociaż nie, no raczej na pewno będzie. Dobra, ale jeszcze jestem ciekaw, czy z tym bankierem nie będziemy musieli porozmawiać. O, jest, właśnie. Widziałem, że Corinne Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak, i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corinne z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corinne wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać.
Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. No dokładnie. No dobra, słuchajcie, także idziemy do złocistego jesiotra, do karczmy. Zobaczymy, jaką ona nam tutaj przyszłość, może nie przyszłość. Właściwie nie wiem, kim jest ta dziołcha. Chociaż no ona raczej śni, tak? Więc nie wiem, no chociaż nie, no w sumie jakąś jasnowidzką najprawdopodobniej. Tak to chyba działa. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem, jak to określić. No dobra. Jeszcze kawałeczek, ale to jest chyba tutaj? Tak, to jest tutaj. Wydaje mi się, że widzę kandydata do pojedynku z Kafarem. Bart. W ogóle jestem bardzo ciekaw, kiedy Jaskiera znajdziemy. Spotkamy właściwie. O ile on żyje w ogóle, w sumie nawet nie wiem, jak to się tam w dwójce potoczyło. Dobra, przy okazji standardowo przeszukamy sobie wszystko. Dobra, ona chyba mieszka tutaj. Jest Corin, ale jeszcze sprawdzę sobie te drugie drzwi, bo widzę, że mogę wejść. I proszę bardzo, mamy jeszcze większy składzik tutaj z różnymi rzeczami. Czyste srebro i tak dalej. No, Geralt, podnosimy to. Nie bijemy, tylko podnosimy. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, to tak czasem dziwnie jakoś łapie, że pomimo tego, że chce coś podnieść, to się okazuje, że on to bije. O, tam na górze w ogóle jeszcze coś jest. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne fanty. Kurczę, i znowu mamy 30 minut materiału. Ale to jest Geralt. O, widzę, że jakieś fajne sztabeczki dostaliśmy. No dobra, możemy już iść do Corin. Zobaczymy, co ona nam tam wyśni. Chociaż zanim jeszcze... Krowie mleko trzymać w szkatułce. Naprawdę? Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. No właśnie, niech mi opowie, bo ja nie wiem, co to jest. Powiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. No dobra, czyli mam dziwne wrażenie, że to będzie chyba kolejna historia Ciri, tak mi się wydaje, wiecie, ten cykl. Na początek cykl misji. Wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. O Boże, trenowałem ją w Kaer Morhen, kiedyś uratowałem jej życie, była obecna przy mojej śmierci. O kurde, powiem wam szczerze, że nie pamiętam, natomiast mamy trenowałem ją w Kaer Morhen, to na pewno pamiętam z trójki, więc... Po drugiej wojnie Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kaer Morhen. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił, Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana.
Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Nie wiem, tak. Tak. A tam myślę, było nie. Tak. Dobra. W takim razie słucham cię. Dobra, to już wszystko. Kontynuujmy, proszę. Chociaż w sumie może powinienem... Wiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Wszystko powiedzieć. O Boże, Ciri jest dzieckiem starszy i krwi nazywają ją panią czasów i miejsc. Miała kłopot z opanowaniem zdolności. Cholera, nie za bardzo wiem, które by tutaj wybrać. Ale wydaje mi się, że chyba chodziło o dziecko starszej krwi. Natomiast nie dam sobie łapska uciąć, więc dam, miała kłopot z opanowaniem zdolności. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? No kurczę, nie wiem, bo nie znam za bardzo tych informacji odnośnie Ciri, no. Nie. Nie. Będziemy wybierali oczywiście po jednym z... Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje... No, może jednak trzeba było więcej? Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? No, wydaje mi się, że na pewno nie u Yennefer i Triss. Wydaje mi się chyba, że u Jaskiera. Boże. Jaskier. Bardzo się lubili. Wiecie, skoro Triss i Yennefer nic na ten temat nie wiedziały, no to wydaje mi się, że Jaskier chyba jest dobrym... Wiecie. Chyba o to chodziło. I to jest, rozumiem, Jaskier, tak? Jak zwykle. Laluś. Wow, co za wybuch. To było dziwne. No, najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Co to jest? Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowigradu od strony dzielnicy Czerwonych Latarni. Tuż za mostem. Jaskier odziedziczył burdel? Słyszałam. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. No dobra, to słuchajcie, tutaj ten wątek widzę, że się tak rozwija. Spotkamy Jaskra. Ja szczerze powiedziawszy, jakoś nigdy za Jaskrem nie przepadałem. Nie wiem też dlaczego, ale tak jakoś nie podobał mi się ten typ. Natomiast zadanie mamy zakończone i mamy nowe zadanie, spis cudzołożnic.
śmieszna nazwa w sumie. Zobaczmy, na który to jest. Słuchajcie, to jest na 11 poziom, więc na pewno w następnym odcinku będziemy sobie to kontynuować. Dodatkowo też weźmiemy się później za zadanie ponnice do kłębka i te wszystkie zadania postaram się sobie zrobić, bo kurczę, naprawdę jesteśmy już coraz bliżej. Natomiast myślę, że jak wykończą nam się te wszystkie zadania tutaj, takie dostępne, to po prostu pójdziemy sobie kierunek Skellige najprawdopodobniej. Chyba, że chcecie, może nie wiem, może w następnym odcinku, albo wiecie co, zrobimy tak, w następnym odcinku dla odmiany zrobimy sobie zlecenia, żeby to nie było takie, wiecie, troszeczkę monotonne i tak dalej. Także ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli odcinek z Wiedźmina wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, wpadnijcie też na wszystkie social media, a na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa pa!